Bach, bach, godzina 21. Zaczynamy audycję Hip Hop Campus. Jak zwykle dużo atrakcji, jest gość na żywo, ale jest też najpierw gość telefoniczny. Żeby tutaj zacząć z dużego przytupu, to chcemy zaprosić was, drodzy słuchacze, w imieniu Hip Hop Campusa i w imieniu dużego P na jutrzejszą bitwę o Pitos, która odbędzie się w klubie Nie Powiem. Halo, jesteś tam, Marcin? Halo, halo, jestem jak najbardziej. No siemano, powiedz słuchaczom, co tam się jutro będzie działo w klubie Nie Powiem, bo z tego, co patrzyłem, to chyba będzie największa bitwa od dawien dawna organizowana w Warszawie, najbardziej prestiżowa. Dlaczego? No myślę, że od bitew o Mokotów jest to zdecydowanie największa bitwa, jaka dzieje się w Warszawie, a może i w Polsce, sam nie wiem. No, jeżeli mówimy o bitwach jako osobnych wydarzeniach, a nie częściach festiwali, odpowiedź... No, nieskromnie ciśnie mi się na usta, bo przez kilka lat nie organizowałem bitew, a teraz się za to wziąłem. No właśnie, ile lat minęło od bitwy o Mokotów? 2011 ostatnio. 4 lata. No i dobra, no kontynuuj. W telegraficznym skrócie. Bitwa o Pitos 28 lutego 2015 w klubie Nie Powiem, czyli w dawnym powiększeniu. 28 lutego to już jutro, sobota. Sobota. Tak, serdecznie wszystkich zapraszam. Wystąpi 8 zaproszonych, rozstawionych zawodników, którzy mają na rozkładzie właściwie wszystkie poważne freestyle'owe turnieje w Polsce, gdyby zebrać ich do kupy. Czeski, Dolar, Edzio, Escobar, Filipek, Kopek, Sosen, Szyderca. To 8 rozstawionych zawodników, w tym 6 mistrzów Wielkiej Bitwy Warszawskiej. Dołączy do nich 8 najlepszych zawodników z eliminacji. W tej chwili zapisanych na eliminację jest już 60 MC. Wśród nich paru naprawdę rozpoznawalnych, ale nie ujawniam informacji, kto zapisał się na Elimki, żeby nie było za łatwo i tak dalej. Natomiast od razu powiem, że wprawdzie zapisy mailowe na eliminację zamykają się dzisiaj o północy. Tutaj mogę podać adres mailowy info@i-n-i.pl. Pod tym adresem można się zapisywać. Wszelkie info również w evencie facebookowym. Natomiast nawet jeżeli ktoś się nie zapisze na eliminację, to jeżeli stawi się jutro między 16 a 18 w Nie Powiem, bo właśnie w tych godzinach będą eliminacje, to o ile tylko styknie czasu, na pewno znajdziemy dla niego chwilę, żeby go posłuchać i sprawdzić, czy przypadkiem nie jest lepszy od pozostałych. No, eliminacje 16, 18, bitwa 19, 23. Po bitwie kozacki afterparty zagrają Def, DTL i Caps, więc tutaj myślę też jakość gwarantowana. Pula nagród w bitwie, a sekurancko mówię, że to jest około 10 000 zł, chociaż myślę, że to jest już bliższe 15 000. Tutaj doszło jeszcze kilku ciekawych partnerów. Taka informacja, której nie przekazywałem, to to, że Muzeum Powstania Warszawskiego przekazało nam naprawdę bardzo ładny pakiet nagród w ostatniej chwili dla uczestników, więc kolejna poważna instytucja, która uznaje istnienie czegoś takiego jak bitwy freestyle'owe i docenia ludzi, którzy biorą w tym wszystkim udział. No to chyba jutro będzie dużo osób, w klubie Nie Powiem. 15 000 zł. Na event 800 ludzi, tak tylko powiem, jako udający się. Oczywiście nie jest to żaden wyznacznik z jednej strony, ale z drugiej strony pokazuje, że jakieś zainteresowanie imprezą jest. No, tacy zawodnicy, taka pula nagród, to przecież marzenie studenta, za tyle hajsu można kupić sobie jakiś dobry używany samochód. Oczywiście nie wszystkie nagrody są w gotówce, prawda, ale generalnie ich wartość oscyluje wokół właśnie tych 10-15 000 zł. Sobota, drodzy słuchacze, klub Nie Powiem, samo centrum Warszawy przy ulicy Chmielnej, też przy Alejach Jerozolimskich, nie wiem jak Chmielnej to... z Nowym Światem, tak, można powiedzieć. Bitwa o Pitos, greckie klimaty oratorskie w stolicy. Duże P, do zobaczenia w takim razie jutro. Dzięki za to, że mogliśmy sobie teraz chwilkę o tym na żywo porozmawiać. Miłego wieczoru ci życzę. Do zobaczenia, piąteczka, i zapraszam jeszcze raz wszystkich MC na eliminację, a wszystkich na eliminację i na bitwę, żeby być jej świadkiem. No, pozdrówki, aloha. No i właśnie tutaj mieliśmy zapowiedź jutrzejszej imprezy. Myślę, że warto do klubu Nie Powiem wpaść. Dzisiaj natomiast mamy Hip Hop Campus. Drodzy słuchacze, to jeszcze prawie godzina patologicznej audycji przed nami. Jest gość na żywo, jaki? Ci, którzy są na bieżąco z Facebookiem Hip Hop Campusa, pewnie się domyślają, a ci, co nie wiedzą, no to teraz wprowadzam was w klimat dzisiejszej rozmowy w Hip Hop Campusie.
że jestem na dobrej drodze. Spoko, kolo, haj, czyjego mąż. W odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze. Jak nie wiadomo, no to nazwij go sam. Jak mówię o sobie, to brzmię znajomo. Mówię o sobie, to brzmię znajomo. Na atak za gruby byłem. Jak miałem siłę, to w postaciach ze skillem. Plus 10 do bycia singlem. Na palach się stroiłem. Mama mówiła, że wyglądam zajebiście. Nigdy nie byłem jako mister. Choć w drodze na dyskę zawsze myślałem, że coś wyrwę. Wychodziło na to, że niepotrzebnie się goliłem. Przykre, akurat grałem w piłkę. Akurat przechodziła, więc akurat nie trafiłem. Jak zwykle, zrobiłem to za chwilę. Nieobecny na plastyce. Choć to prawda, serce mi dopiero zastygało w glinie. Za parę lat rozkminię, że nie można nie być menysty. Za parę lat rozkminię, że trzeba zrzucać winę, wychodzić za linię. A mówić, że to niemożliwe, lecieć na linię. Jak Hugo, do którego się nie dodzwoniłem nigdy. O problemie zapomniałem, poszedłem na frytki. Krzywdy z tamtych czasów były bardzo miłe. Choć tego kawlu elementarz nie napisał nigdzie. Życie to baba wielka, co stoi na ludzkiej krzywdzie. Wypiera cię, a zgromadzenie czeka. I musisz, a nie chcesz dotknąć butem dna butelka. I nie wiesz, czy śmieją się z tobą, czy z ciebie. Stand up! Wierzę w to, co robię. Choć tyle w życiu przybyło spraw. Czuję, że jestem na dobrej drodze. Spoko, kolo, ham, czy jego mąż. W odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze. Jak nie wiadomo, no to nazwij go sam. Jak mówię o sobie, to brzmię znajomo. Mówię o sobie, to brzmię znajomo. Telefony w mojej głowie, jeśli usnę, to dobrze. Terminy są sztywne, jak uśmiech Pieńkowskiej. Witam w drugim dzieciństwie, może wkrótce dorosnę. Podobno pada problemami, cud, że nie moknę. Kumple pod oknem, krzyknę, że nie mam czasu, albo wrócę na bombie. To proste jak to, że przeglądam swój portfel i nawinę, że jest źle, chociaż w sumie jest dobrze. Mam te featuringi jak raperzy stałą pracę. Nie wychowali mnie Kożuchowska z Karolakiem, a więc biorę to. Nie chcę mi się, biorę to. Nie chcę mi się, powiem im, że coś tam, czy zachowam się jak facet. Stabilizację odkładam jeszcze na później. Mam emeryturę w kopercie pod łóżkiem. A moje rewiry są kieszenie ruskie. Czy jak mówię o sobie, to brzmię znajomo. Spoko, kolo, ham, czy jego mość. Wierzę w to, co robię. Choć tyle w życiu przybyło spraw. Czuję, że jestem na dobrej drodze. Tak. Spoko, kolo, ham, czy jego mąż. W odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze. Jak nie wiadomo, no to nazwij go sam. Jak mówię o sobie, to brzmię znajomo. Mówię o sobie, to brzmię znajomo. No to już chyba się domyślacie, kto jest gościem dzisiejszej audycji Hip Hop Campus. Witamy Sagiusa, siemano. Siemano, siemano, witam serdecznie wszystkich tych, którzy się domyślili, tych, którzy nie, również ich witam, bardzo mi miło. W kawałku gościnnie pojawił się Raz z grupy Raz Mentalizm. Serdecznie pozdrawiamy całą grupę Raz Mentalizm. Dzisiaj się widzieliście, prawda? Dzisiaj co tam dzisiaj szponciliście z Raz Mentalizmem? Tak, tak, dzisiaj przy okazji tutaj właśnie fajnie się wszystko połączyło, że mieliśmy możliwość popracować nad numerem, który trafi właśnie na nadchodzący krążek, który właściwie, do którego prace dzisiaj zostały zakończone, Raz Mentalizm, także no nic, no teraz tylko czekać, prawda? Wyszło naprawdę, naprawdę świetnie. I o ile mogę tak nieskromnie tutaj założyć, ale no naprawdę, posłuchacie, zobaczycie sami. Nie wychodziłeś ze studia podłamany, to bardzo pozytywnie. A płyta Raz Mentalizm bodajże w kwietniu ma ujrzeć tak światło dzienne. Tak jest, tak jest. Reprezentanci Asphalt Records zresztą. Tak spotkamy się również na premierowym koncercie, podejrzewam, raczej właśnie też Raz Mentalizm, który na bank będzie promujący tę nadchodzącą płytę, na pewno tam wpadnę również, więc będzie jakaś okazja. Data jest znana tego koncertu? Dokładnie nie wiem, nie będę tutaj strzelał, ponieważ do końca nie pamiętam też, ale w każdym razie coś na bank będzie.
A propos koncertów, zaraz po audycji uderzamy z Sergiuszem do klubu Remont, tam Molesta, Evenement na żywo. Dzieciak. Elo Dzieciak, ty wiesz o co biega. Support przed Molestą gra Mądry i Głupi, chyba właśnie zaczęli chłopaki, także oczywiście zachęcamy was do słuchania Hip Hop Campusa, a po audycji można już ładować do Remontu. Dzisiaj też trzecie urodziny klubu 55, w centrum też tam będą się niezłe rzeczy dziać, Pono, też Diox, różni raperzy, wielu DJ-ów, Panda, DTL, Def, już nawet ciężko mi to wszystko zliczyć, ale to tak zupełnie na marginesie, bo dzisiaj będziemy słuchać płyty Sariusa, Daleko Jeszcze. Daleko Jeszcze. Na froncie okładki, ciekawe zdjęcie, Sarius w małym Fiacie z rodziną, wypatruje już, tak widać, nie możesz się doczekać. No i właśnie chcę zapytać, o co chodzi z tym Daleko Jeszcze, czego to dotyczy tytuł, czy to jest właśnie, to chodzi o ten Olimp Rap Gry? Tak, tak. Olimp Rap Gry, lepsze życie, ładne życie. Jak daleko jeszcze do takiego życia w tym kraju? mam nadzieję, że niedaleko, ale generalnie tak w skrócie można rozwinąć to pytanie. Miejmy nadzieję, że jest to pytanie retoryczne. Przynajmniej ja mam taką gorącą nadzieję i że niedaleko. ale no, wiadomo jak jest. To jest pytanie, które na bank wielu młodych ludzi, takich jak ja w tym kraju, sobie bardzo często zadaję i bardzo często nie znajdują na nie odpowiedzi. Ja również jeszcze nie znalazłem, ale życzcie mi, żebym znalazł. Ja wam też życzę, żebyście znaleźli. No chyba już tak wcale daleko nie jest, bo ostatnio twoja działalność artystyczna nabrała tempa. No, jesteś bardzo, bardzo produktywnym artystą, bo przecież płyta właśnie daleko jeszcze. Poprzedni krąży rok wcześniej, raptem. Tak jest, blisko leży obraz końca na bitach DJ Prom. Wow. No i już coś szykujesz następnego, z tego co słyszałem. Cały czas. W tym roku planuję atakować jakby jakimiś na razie luźnymi numerami na bitach różnych producentów. Są to producenci pierwszoligowi, na razie jeszcze żaden mi nie odmówił. Będzie naprawdę ciekawie, będzie naprawdę różnorodnie. No ale tutaj na płycie daleko jeszcze, co prawda nie masz wielu producentów, tylko jednego, ale za to niezły to Ananas, bo chodzi o OSTR, cała płyta na produkcjach Adama. Tak jest. To chyba niezła satysfakcja dla artysty, całą płytę nagrać na bitach Ostrego. No naprawdę w jakiś sposób już się spełniłem, oczywiście podkreślam w jakiś sposób, ale nie no, nie ma co ukrywać, prawda, współpraca z Adamem, współpraca zarówno z DJ-em Epromem, współpraca z DJ-em Deszczu Strugi, prawda, to już zwłaszcza jeśli pochodzi się znikąd, tak jak właściwie ja nagle wyskoczyłem, no na bank jest satysfakcjonująca, prawda. Zastanawiam się, co teraz po takim początku. Eutanazja. Ale no tak, ale no cóż, serdecznie pozdrawiam. No i na bank zobaczycie mnie w kolejnej odsłonie. Za każdym razem jest to coś innego, bo ja samemu się też rozkręcam. Wiadomo, mam na razie dwa krążki, które w jakiś sposób pozwoliły mi rozwinąć się i nadrobić może te zaległości, które miałem tam nie publikując, nie działając zbytnio, wiesz, tam na nielegalu, czy tam na forumku, wiesz, tam... Nie publikowałeś nic na forumku? Nie. Chyba parę razy się zdarzyło, ale to w ogóle... Po pijaku. Tak, po pijaku, wiesz, o 12 dnia następnego już nie było śladu po tym, więc wiesz... Pójdźmy coś z płyty, bo... Oczywiście, no, czemu nie? Muzyka niech powie sama za siebie. Który tak jest. Kawałek proponujesz? Proponuję kawałek True New School, który prawda... Częstochowski klimat okraszony, prawda, bitem od samego mistrza OSTR-a. No to jest taki kawałek, który pokazuje rozpiętość twoich talentów raperskich. Tak, jest to w jakiś sposób też zapowiedź, jest to jeden z najbardziej, wydaje mi się, odmiennych takich charakterystycznych numerów na płycie. Jest to też zapowiedź kierunku, w jakim będę mniej więcej szedł, ale oczywiście bardziej mniej niż więcej. No naprawdę, tak jak mówiłem, to będzie dosyć spore zaskoczenie, ale póki co to jest właśnie True New School. Na bicie Ostrego, którego to bitu po Ostrym pewnie wielu z was w ogóle by się nie spodziewało. A je. Hip Hop Campus do 22. Sarius gościem na żywo. Jesteśmy.
daleko jeszcze? 11:11. Jak daleko jeszcze? Jak daleko? Do zachu jeszcze? STR. Jak daleko jeszcze? To na papier, kiedy stoję tu z bletką na łapie, jak ręką na mapie, ręce grzymarzę przez wyobraźnię, już nie tylko palcem. Podnieci tu w walce, nie szukam naprawdę. To fetysz jednakże, gdy wjeżdżasz tu z Majkiem i z miną berserkera. Ale żału nie ma. Pożeramy młodych, jesteśmy jak trema. Pożeramy starych, jesteśmy jak schemat. Żremy się sami, jesteśmy jak chemia. Chodź na zegarkach, już druga jak flaszka. Ekipa jedna, jak moja matka. A wódka jest złota, jak kosta jest prawda. Ewóz nie rap gra. Furia jak paska, skaczę do gardła, nie tykam bagna, nie będziesz mi klaskał. Według mnie rap, nie skończę na demona bank. Moją domeną jest demon jak strach, tu venom jest przemoc, nie będę żybał. Twoja przywózka jest tutaj żadna. Nie wiem co siedzi w nas, weed wyporowa, browar. Sny nuda często chowa, chęć utarcze światu nosa. Ty się nie dziw nam, nic nie wiesz o mnie ziomal. Nic nie wiesz o rejonach, nic nie wiesz ziomal o nas. Nie wiem co siedzi w nas, weed wyporowa, browar. Sny nuda często chowa, chęć utarcze światu nosa. Ty się nie dziw nam, nic nie wiesz o nas ziomal. Nic nie wiesz o rejonach, nic nie wiesz o mnie ziomal. Nie wierzę im, nie wierzę im. Nie wierzę im, ziomal nie wierzę im. Nie wierzę im, nie wierzę im. Nie wierzę im, nie wierzę im. Ziomal nie wierzę. Czekałem jak na rybicę, w myślach ją widzę jak bieliznę dziwek. Widzi Hugh Hefner, ty podnosi głowę. Ja podnoszę rękę, dzisiaj zarobię. Z podwójnym sosem poproszę. Jesteśmy gdzieś po drugiej stronie, więc nie mów mi nigdy to grosze. Szanuję pieniądze, choć to już niemodne jest. Szanuj się książę, obrazisz pod krążek. To zarobisz na tym jedynie w mordę. Jesteś bratem, trzymaj się w pionie, ja cię podniosę. Skończyłem szkołę starą, gdzie nie było małych trudni. Przed kąpem dziś jak brody panią. Lubię się zapuścić, jestem dla tych ludzi nudny. Jak wpisy żałobne, nie pokażą twarzy kundli. Może to i dobrze, pośród komentarzy gdzieś nie utknij. Chyba lepiej wiesz, najpierw czytasz treść, zanim głupku włączysz play. Nie wiem co siedzi w nas, weed wyporowa, browar. Sny nuda często chowa, chęć utarcze światu nosa. Ty się nie dziw nam, nic nie wiesz o mnie ziomal. Nic nie wiesz o rejonach, nic nie wiesz ziomal o nas. Nie wiem co siedzi w nas, weed wyporowa, browar. Sny nuda często chowa, chęć utarcze światu nosa. Ty się nie dziw nam, nic nie wiesz o nas ziomal. Nic nie wiesz o rejonach, nic nie wiesz o mnie ziomal. Nie wierzę im, nie wierzę. Nie wierzę im, nie wierzę im. Ziomal nie wierzę im. Nie wierzę im, nie wierzę im. Nie wierzę im, nie wierzę im. Nie wierzę im, ziomal nie wierzę. Miejsce PCK. Już nie jeden taki Bonaparte tu mieszkał, ale zabijała go Helena. Ty, jeszcze poczekamy, mówią do mnie. Halo ziemia, jestem z Marsa, nie odbieram. Przerywam letarg, by ogień wezwać. Gdzieś na backstage'ach odpalam jetpack. Pogoda jest kiepska, tak wielu o lepsze życie tu żebra. Miasto umiera, o tym pamiętam. Nawet jak gdzieś tam mi polewasz, tęsią to lewar. Widać, że pepla, widać, że zerka w nerwach. Jakbyśmy byli hołotą, koleżka kończy nudlina, nie pyta kogo to. Pasy lubią się tu zmieniać za pieniądze. Botoks, nie stawiam tych klatek, cały czas tłumaczę młotą. To było mocne. Panie, to był mocny kawałek. True New School. Gościem Hip Hop Campusa jest dzisiaj Sagius, reprezentant Częstochowy, reprezentant Asphalt Records, reprezentant Osiedla Tysiąclecia. Oczywiście. No właśnie, właśnie. Reprezentant Asphalt Records, czyli jednego z najbardziej prestiżowych polskich wydawnictw, nie tylko hip-hopowych, ogólnie prezentujących muzykę miejską. I pewnie teraz słuchacze się zastanawiają, jakim cudem udało ci się podpisać kontrakt z Asphalt Records, bo to jest jakaś historia niemalże Rockefellera ze Stanów Zjednoczonych. Zadzwonił Tytus i powiedział: Sagius, przyjeżdżaj do Warszawy podpisać kontrakt? Jasne, nie no. Wiesz co, to było tak, mój znajomy po prostu, który Żyto, który wydaje teraz Wprost, wcześniej właśnie wysłał swój materiał do Tytusa. Tam
zaznaczył, że jest to towar częstochowski, a właśnie u nas z Częstochowy dosyć rapy takie, że tak powiem, na poziomie dosyć jest nas mały, jeśli w tej kwestii w naszym mieście. I tytuł zwrócił uwagę na materiał Żyta, pomógł mu tam ogarnąć krążek, single, studio przede wszystkim. No i w konsekwencji Żyto wpadł na pomysł, żeby zebrać, zmotywować mnie do tego, żebym skleił jakieś demo, prawda? I jakby był takim moim pierwszym poruszycielem, bo ja tam nie do końca byłem pewien, czy to zrobić, czy nie. W końcu coś tam podesłałem, w końcu tak. I nagle centralnie nawijając sobie pod blokiem na PCK sobie, nawet nie będąc znany do końca w moim mieście, nagle po prostu dostałem, że tak powiem, możliwość zaproszenia do Warszawy, gdzie przyjechałem i parę nieznacznie później stałem już w otrej barwie z DJ-em Deszczu Strugi i DJ-em Epromem i nagrywałem swoją pierwszą płytę. Tak jak to wyglądało. W jednym z utworów na płycie Daleko Jeszcze nawijasz, że zacząłeś swoją przygodę z rapem w roku 2003. Tak jest. W wieku 11 lat. Tak jest. Opowiedz o tym, o tej sytuacji. Prawda, mieliśmy różne składy już w podstawówce. Ja pisałem teksty za wszystkich znajomych, pisałem swoje teksty i jeszcze moim znajomym. I tak właśnie zajarany mały smark. Zajarany. Znajomym czwartoklasistą z tego, co tam sobie policzyłem. Tak jest. I taki zajarany małolat filmem Lot Skazańców dobrze nadał, wymyślił ksywę Sarius. Wtedy to wszystko jakby powstawało. No i trochę musiałem jednak poczekać, prawda? Były momenty przerwy. Nigdy jakby nie działałem, nie siliłem się, żeby tam działać jakoś własnym sumptem w nielegalu czy coś, bo no, wiesz, jakoś generalnie nie zależało, nie czułem tej faski już w ogóle do takiej samotnej walki, ale no, wychodzi na to, że warto było czekać i się wstrzymać, prawda, z tym wszystkim, zwłaszcza, że dzisiaj to raczej odwrotnie, żeby zdobyć, prawda, jakiś kontrakt, to już, prawda, trochę trzeba śmigać po internetach, trzeba trochę być rozpoznawalnym, a u mnie właśnie to było jeszcze tak w ten filmowy, myślę, że już zanikający sposób, gdzie naprawdę to jakby nie ja musiałem, to jakby wytwórnia wyciągnęła do mnie rękę po przesłuchaniu materiału, nic więcej, prawda, bo jedyne, co mieli, to moje demo. No i tak zacząłem swoją przygodę niecałe 2,5 roku temu. No, dzisiejszy Hip Hop Campus to chyba takie ukoronowanie twojej dotychczasowej drogi hip-hopowej. Gratuluję. Tak jest, jestem właśnie lekko tutaj, prawda, oszołomiony właśnie tą okazją, także no, naprawdę wybaczcie, nie jeśli... Nie mówmy o tym, że jesteś oszołomiony. Radio Campus to rozgłośnia studencka, także... Pozdrawiamy oczywiście. Dzisiaj w audycji będzie można wygrać płytę Daleko Jeszcze, zrobimy konkurs telefoniczne, ale spokojnie, bądźcie cierpliwi, bądźcie czujni, na pewno nie zapomnimy o tym. DJ HM zrobił wszystkie katy na płytę. Tak, mój ostry, wszystkie bity. I co, też można powiedzieć, że trochę też tak, bo miałem przyjemność być na koncercie w Stodole rok temu. To był koncert promujący płytę Ostrego i Marco Polo, Kartagina. No i tam wtedy właśnie już pokazałeś taki kunszt koncertowy. Jakoś dużo ćwiczysz koncertów? Jak to w ogóle wygląda u ciebie? Wychodzi to po prostu naturalnie, prawda? W naturalny sposób miałem w sobie takie pokłady jakby energii, tego wszystkiego, że nawet nie ucierpiałem przez to, że wcześniej nie działałem, gdzieś tam nie grałem koncertów. Ten koncert, o którym wspominałeś, to był mój 6. koncert. Generalnie. A teraz ile już ich masz na koncie, liczysz? Sporo. Właściwie przestałem już liczyć, prawda? Zjeździłem tam z Kartaginą Polskę, jeszcze tam z różnymi, przy różnych okazjach, no nie wiem, naprawdę częściej bym chciał bywać może na wybrzeżu, nad morzem, prawda? Ale, ale będę miał teraz ku temu okazję nawet, bodajże 8 marca, ale o tym też więcej. Potrzebujesz jodu. Potrzebuję jodu, tak. Jodu i fal. Ale tak to zjeździłem, można powiedzieć, dużo. Mogę powiedzieć tak.
obiektywnie, prawda? Ostatnio miałem mały maraton koncertowy 3 dni pod rząd, prawda? Częstochowa, Wrocław, Katowice. Zagrałem tam, prawda, 2 supporty przed Edo G, Acrobatic i Termanology, które po prostu zaowocowały tym, że w marcu będę miał kolejnych 5 koncertów. Także bęk, zapraszam serdecznie, bo myślę, że jest czego posłuchać przede wszystkim. O, a może w ten przede sposób. Wszystkim kawałki z płyty Daleko Jeszcze? Czy taki miks ogólnie, co tam? Wiesz co, mam miks. Mam miks, zależy też różnie od humoru, od nastawienia, ale generalnie staram się lecieć przez cały przekrój, podkreślić wszystko, bo jakby tak za każdym razem zabieram całą swoją historię, całą swoją drogę na każdy koncert, prawda? Bo też zdaję sobie sprawę, że też wiele ludzi mnie nie zna. A tym samochodem też... z okładki jeździsz na koncerty? Tak, to jest właśnie nasz koncertowy bus. Skład również, Hype Man, prawda, po prawej. DJ-ka, oczywiście. To teraz może coś Kazika Staszewskiego puśćmy. Z miłą chęcią, spalam się może. Przed wami, nie, chodzi mi o Kult. Może coś zespołowego bardziej. Także kawałek Kult oczywiście. Tak, to teraz Kult, a potem pogadamy o tym. Pozdrawiamy Kazika. Jak jest kult złego, klepie mało latów. Wady atut pokazuje całemu światu Miley Cyrus. Dobrze, że się urodziłem jako Mariusz Darius. Miałbym gorzej, jakbym głodny biegał gdzieś po Vanuatu. Nie o dziękowaniu. Wiem, że typów paru zadziękuję. Nie porzuci wyzywania mnie od hamów. I po balu, jakbym miał tonę szmalu, nadal powiesz duch ci w dupę, ziomek, rano przy śniadaniu. Weź tę kolejkę, zamów, przepij trochę tego żalu, stary. Chcesz, to ci przyznam, że masz zajebiste alu. Znów się błyska dobrym słowem, nie poratuj. Nie po cyklach, ale żyć mi szerokości na szlaku. Przecież nie wybiłem się do Stanów. Niech tego, kto to zrobi, szybko znienawidzi naród. Weź się zastanów, co powoduje ciśnienie. Media się nie zmieniają, media zmieniają ciebie. Widzę niebo, nie myślę. Dopiero teraz wiem, co to znaczyło ściślej. Dopiero teraz wiem, jak to męczy i ciśnie. Dopiero teraz wiem, że chcę być tam cichcem. Widzę przemoc i wyjście. I wiem na pewno, że gdzieś od niej tu prysnę. Bo widzę niebo, ile jeszcze dla mnie go styknie. Gdy po pieniądz każą patrzeć na dół ambicje. Są dla mnie jak wiatr dla ognia. Nauki powtarzane, że litość to zbrodnia. A ja na przekór dalej zwrócę się do przechodnia. Bo nagle zrozumiałem, że na blokach też tak można. Rozejrzałem się po gościach, kto ma w głowie obciach. Kogo obchodzi piątka, kto głos ma. Kto przy kim zgrywa pionka przy piątkach. Kto post, a kto przed, kto po. Po to myśli, kto po mnie po kościach. Jak tąg po, chcę wysoko jak prokop. Dopchnąć, chcesz to jak krokop hop. Na etapie mocnych rąk stanęli w swych mądrościach. Propaganda Moskwa. Ziomek, co tu się zmieniło od lat? Coś jak miejsce Polska. Z zyskiem skręcę lolka. Pierwsze skrzypce to pile. By po kosztach, drugie nienawiść. Tyle, ty na łokciach. Trzecie już złapie, ostawno jakiś kozak. Widzę niebo, nie myślę. Dopiero teraz wiem, co to znaczyło ściślej. Dopiero teraz wiem, jak to męczy i ciśnie. Dopiero teraz wiem, że chcę być tam cichcem. Widzę przemoc i wyjście. I wiem na pewno, że gdzieś od niej tu prysnę. Bo widzę niebo, ile jeszcze dla mnie go styknie. Gdy po pieniądz każą patrzeć na dół ambicje. Towarzystwa oparte na mądralach są tak mądrzy, że dla nich każdy głupi może latać. Ich samoocena spada jak Niagara nara dla was. Przez negację innych starań nie zapomnisz o własnych wadach. Nie jest tak, czarnuchu? Wolałbym, żebyś nie mówił do mnie, czarnuchu. Nie przeleźcie chłopaków. Spoko, spoko. Niedługo wszyscy będą tak mówić. Wystarczy tylko odlansować odpowiednie wzory. Widzę niebo, nie myślę. Dopiero teraz wiem, co to znaczyło ściślej. Dopiero teraz wiem, jak to męczy i ciśnie. Dopiero teraz wiem, że chcę być tam cichcem. Widzę przemoc i wyjście. I wiem na pewno, że gdzieś od niej tu prysnę. Bo widzę niebo, ile jeszcze dla mnie go styknie. Gdy po pieniądz każą patrzeć na dół ambicje. Siemanko, z tej strony Ostry. Pozdrowienia dla Radia Campus.
A my pozdrawiamy Ostrego tak samo. Także bardzo przyjemnie. Dzisiaj piątek, ostatni piątek lutego, patologiczny klimat, mało światła. Myślę, że fani hip-hop kampusa już wiedzą, co zrobić z tym wieczorem. Oczywiście nie namawiam was do złego, ale chodzi bardziej o rozładowanie emocji poprzez taniec, rozmowy i... czytanie książek. Tak, szeroko rozumiane kształtowanie kultury. Dzisiaj Sarius gościem hip-hop kampusa. Słuchamy kawałków z płyty Daleko Jeszcze. Przed momentem utwór numer 3 z krążka, czyli Kult. Tak jest, Kult. Kawałek Kult, stąd ten taki mój niezręczny żart z Kazikiem Staszewskim, bo przecież on też miał zespół Kult, czy ma cały czas nawet? A nie wiem, wiele chyba, co nie? Miał tych swoich składów, zespołów. Słuchasz jakichś takich artystów nie hip-hopowych polskich, typu właśnie, nie wiem, Kazik albo Doda? Nie, no, słucham trochę Dody, trochę Eminema, wiesz, o co chodzi. Nie no, polskich, cóż, jakieś, pewnie jakiś tam, słucham tych klasyków, prawda, ale też nie będę żadnego tak, żeby tutaj teraz wymienić. Najbardziej, mogę powiedzieć, najbardziej z takich spoza Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Alice in Chains, Soundgarden, Grunge, taki bardziej, wiesz, Nirvana, te podjazdy. Miałem kiedyś grubą zajawkę, czytałem pamiętniki Kurta Cobaina, wiesz, Long Road Out of Hell, Marilyna Mansona, grubą miałem wczówkę, wiesz, tak punk, elementy jakiegoś tam rap punk rocku też, też jakby przechodziłem przez to, aczkolwiek mieliśmy próby w kościele paradoksalnie, w koszulkach właśnie z Marilynem Mansonem, ale całe szczęście wtedy jeszcze nie było takiej mody na zajawy na YouTube, wiesz o co chodzi, na zajawy na budowanie swojej dyskografii na YouTube, więc nikt tego nie słyszał, może to i dobrze, może to i niedobrze, w każdym razie, wiesz. Większość wymienionych przez ciebie artystów miało te dyski kręcone w kościele. Tak. Miałem różny przelot, naprawdę. Dlatego cały czas sobie czasami coś tam urozmaicę. No, naprawdę miałem różny. Stąd ta oryginalna stylówka pewnie u ciebie, że właśnie taka szrama na osobowości. Drodzy słuchacze, nadszedł ten moment, kiedy chcemy rozdać wam jedną płytę Sariusa. Myślę, że jest to świetna sprawa, taką płytę wygrać, ale żeby to zrobić, to nie dość, że trzeba będzie do nas zadzwonić, to trzeba będzie jeszcze znać odpowiedź na pytanie, a pytanie zada nasz dzisiejszy gość, czyli Sarius. No to tak, to może mieliśmy parę typów, ale może polecimy tak, zacząłem tutaj mówić jakby 2003, prawda, zaczynamy moje początki z rapem, to może jak skąd taksywa, może coś wiecie na ten temat. Skąd taksywa Sarius? Jest do zgarnięcia Daleko Jeszcze na bitach OSTR. No jeżeli znacie odpowiedź na pytanie, skąd się wzięła ksywa Sagius, jaka jest jej geneza, to dzwońcie. Jest wiele źródeł. 827-7205, 228-27-7205, to telefon do studia. Oczywiście, jak się do nas dodzwonicie, to będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie. Także osób wyjątkowo wstydliwych raczej tutaj nie potrzebujemy. Albo zadzwońcie pomilczeć. Pomilczymy razem może. Tak, już widzisz, martwiłeś się, że nie zadzwonię, to już mamy słuchacza. Halo? O nie. Dobra. Prosimy jeszcze raz pod ten sam numer o telefon. I na pewno teraz się uda. A w międzyczasie chciałem zapytać, czy już masz nagrany materiał na kolejny krążek? Czy tylko fity na razie nagrywasz? Na razie tylko lansik, fity, wiesz, i tak dalej. Nie no, cały czas kompletuję coś nowego. Jeszcze nie mam tego jakby zebranego, że tak powiem, w jakąś jedną wizję, jedną ścieżkę. W każdym razie można, tak jak mówiłem, będzie wielu producentów, dużo luźnych strzałów. Nie wiem jeszcze na razie jak z płytą, ale na bank nie zabraknie mojego rapu dla tych, którzy będą go jakby, wiesz, potrzebować. No on tam, wiesz, na bank będzie w tym roku. Mamy chyba słuchacza. Halo? Halo, halo. No siemano, jak się nazywasz? Siemano. No siemano, jestem Sylwester. Sylwestrze, ale poczekaj. Sylwester, pod koniec lutego? Okay. Przydałby się, czemu nie? Świat staje na głowie. Sylwestrze, czy znasz odpowiedź na pytanie? Tak, zgadza się. Krzywa Sarius pochodzi od Cyrusa Grissona z firmy Conair.
Lot z Kazańców. Zgadza się, bo... Zgadza się, dokładnie, 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 że te, wiesz, jeszcze wtedy tak dobrze nie ogarniałem angielskiego, on tam jest Cyrus, to pisany Cyrus, prawda, ja to usłyszałem od lektora Sarius. Bardzo dobrze, w ogóle wiesz, gratuluję mordeczko, no i co, właśnie jesteś szczęśliwym nabywcą, że tak powiem, pośrednim, daleko jeszcze, wiesz, pozdrawiam serdecznie. Zajebiście, bo wcześniej próbowałem wygrać tą płytę i w sumie się udało w końcu. To co tam Sylwester, jakiś melarzyk, tutaj słyszę jakieś białogłowe w tle. Co tam się dzieje u ciebie ciekawego w piątek? Daj tam namiary poza, wiesz, anteną, tak żeby... Na Sylwestra. Płyta, którą wygraliśmy, nie? No dobra, ale powiedz, co tam robicie lepiej? Co dzisiaj się u ciebie ciekawego dzieje? Jakiś potem klub, czy bardziej w domu? Nie, bardziej w domu, z dziewczyną spędzę czas w sumie i właśnie słucham audycji sobie. A, no to super. Czytam książki właśnie, tak jak wspomniałeś wcześniej. A, no to... Sylwestra, może masz jakieś pytanie do Sariusa, skoro już sobie tak gawędzimy? Może chcesz go o coś zapytać? Czy mam jakieś pytanie do Sariusa? Tak. No pewnie, na przykład kiedy będzie jakiś kolejny kawałek z Gipsem, bo ostatnio był bardzo dobry. Bardzo niedługo, mamy małe problemy techniczne, wiesz, różne wersje, prawda, tego numeru, który dopiero wyjdzie, więc jest mała obsówka, ale już niedługo wyjdzie coś ode mnie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy do tygodnia, czy do dwóch tygodni, ale mniej więcej, wiesz, w takim pułapie, prawda, coś, staram się, żeby to było jak najszybciej, w każdym razie część rzeczy jest gotowa po prostu, tylko teraz jakby takie sprawy niezależne ode mnie, jeszcze montażowe, niemontażowe, postprodukcyjne i stąd jeszcze jest delikatna cisza, ale spoko, naprawdę, wiesz, parę, wiesz, nie tylko z Gipsem, bo również parę fajnych fitów mi wpadnie, też będę trochę teraz koncertował, miejmy nadzieję, to się przedłuży, bo marzec będzie aktywny, może się nawet gdzieś, wiesz, zmotamy na szlaku. No, a tak z Gipsem, wracając do pytania, już niedługo. Już niedługo, do dwóch tygodni maksymalnie, ale wiesz, jeszcze nie obiecuję, bo wszystko się może zdarzyć, jak to śpiewała Diva. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pewna ma. To nie była któraś Edyta jakaś? Edyta Bartosiewicz może? Nie. Czy albo ta druga? Z tego zespołu, co miał wszystkie płyty w trzech literach tytułu. Sylwester, jak ty wiesz, kto to śpiewał? Ktoś... Halo? Nie wytrzymali już presji. Już miał nas dość. Nie wytrzymali. No dobra, pozdrawiam serdecznie. Informacja dla Sylwestra, żeby napisał do nas na Facebooku Hip Hop Campus wiadomość prywatną i wtedy wyślemy mu płytę. Sariusa, ojeju. Tak dziwnie się zrobiło, nie? Może go ta dziewczyna udusiła w międzyczasie, ale chyba nie. Miejmy nadzieję, że nie. W każdym nie razie... Nie, mając do wyboru nazwę, dziewczynę w sumie. Weźmy jakiś kawałek, bo chyba Sylwester drugi raz dzwoni, to zaraz z nim pogadamy poza anteną. Co proponujesz? Może Ile jeszcze? Albo Toksyczny związek z życiem? Sentymentalny i ten, no to może, nie wiem, Toksyczny związek z życiem, taki fajnie, specjalnie dla zakochanych po drugiej stronie. No, tak śpiewasz też, nie? Tak. No, taki, wiesz, sofcik, co nie? Największy, jeśli chyba z płyty. Wiele osób mówi, że to na ich ulubiony kawałek, co nie? Ja się go tak, tego utworu najbardziej się w sumie jakoś tam obawiałem. Mhm. Ale wiesz, tak, sofcik. No, polecamy. Kto by się nie obawiał Toksycznego związku z życiem? Zostało nam jeszcze ponad kwadrans audycji, także nie kończymy, dopiero się rozkręcamy. Nie możesz wiedzieć o tym, nie masz prawa o tym wiedzieć. Wywołuję ciebie, w nocy jesteś tylko zdjęciem. A może dosyć mam pytania, siebie wstanę, wezmę. Może kartkę, masnę motyw. W głowie marzę zwroty. Jasne marzę o tym, żeby tego tak nie skończyć, wiesz. I może zasnę po tym, gdy raz ostatni oczy moje skupię na literach tu i teraz, o czym, gdzie, jak. W głowie mam obrazy, chcę tak przerwać letarg, nie leżeć już na plecach, w złych rzeczach nie grzebać. Przygnębia mnie, że nie majka, toaleta z rana i rzuć po petach, ze mnie się wylewa, a nie słowa na trakach. Nie zdarzyło mi się tak na siebie gniewać. Ironia taka, zabiłem w sobie gdzieś Wertera w opłakanym stanie, ale chyba nie ma co płakać. A ty jak się masz?
zjedzę jointa. Spojrzę, jak to wygląda wokół pracodawców, ludzie jak szczury po kątach. Jak szczury w piwnicy, w której stoję ja i morda. Cisza w okolicy, cicho syczy silnik Lorka. Sarius, czemu nie nabijasz, jak robiłeś Mortal Kombat? Czemu w miejscu stoisz, bagno trzyma cię przy kostkach? Wokół pełno gnoi, pyta co u tego gościa. W sercu ma żywioły, a nie może ich wydostać. Jeszcze nie wie to historia o tym, jak stanie na nogi. Pierwsza zwrotka powstała, zanim nie zmienił drogi. Dość patrzenia na życie z perspektywy trzeciej osoby. Mogłem się narodzić, całe szczęście to historia o tym, jak stanie na nogi. Całe szczęście powoli. Jedyne, o czym teraz myślę, to naprawić błędy, które wyrządziłem. Daj mi siłę, uwierz, to co mówię jest prawdziwe. A ty jak żyjesz? Toksyczny związek z życiem, ale jaki może być inny ten związek, tak się teraz zastanawiam. Sarius dzisiaj gościem Hip Hop Campusa, słuchamy płyty Daleko Jeszcze. Premiera tego albumu w listopadzie wyszła, płyta? Nie. W grudniu? W grudniu? W grudniu. A tam coś nawijasz, nie? 11-11, to o co chodzi? 11-11? No jest coś takiego w którymś kawałku. Czy w ogóle mam jakieś omamy? 11-11? No, nie? Chyba nie. Co z 11-11? A, Marsz Niepodległości. No to nie, to coś mi się pomyliło, sorry, ale to nie pierwszy raz w audycji Hip Hop Campus, kiedy takie rzeczy się dzieją. Jeszcze na marginesie warto wspomnieć, że Sylwester, który do nas dzwonił, jeszcze za chwilę powtórzył połączenie i przekazał nam taką informację, że dzwoni z Lestek z Anglii i wraz z dziewczyną pozdrawia wszystkich słuchaczy Hip Hop Campusa. Tak. Pozdrawiam również. I tak, 11-11 tam się gdzieś przewijało w którymś singlu, ale tak, coś było, dlatego zwracam czapkę. No, dziękuję bardzo. Zakładam czapkę na głowę z powrotem. Jak tam w Częstochowie jakaś ciekawa się energia teraz fermentuje, bo w zasadzie... Gnije bardziej. DJ HM jest takim już od lat transparentnym reprezentantem Częstochowy. No a teraz to właśnie, no ty, Żyto. Co jeszcze ciekawego się dzieje? Centrum Strona. Centrum Strona. Sensi. No. Mikser. Taki freestyle'owiec w okularkach. Okej. Okay. I co razem? Tworzycie coś takiego razem? Czy każdy sobie rzepkę skrobie? Każdy sobie rzepkę skrobie, ale wszyscy się znamy, jesteśmy dobrymi znajomymi. No i tak to wygląda w ogóle, wiesz. Teraz niewielu pewnie zdaję sobie sprawę, że te ksywy, które właśnie wymieniliśmy, to można powiedzieć praktycznie obecnie chyba wszystko, prawda? Z takich, wydaje mi się, z takiego rapu, który nie wiem, co, jak to określić, może nie wiem, da się słuchać czy coś. Mhm. Jeszcze mamy, prawda, podziemie w Częstochowie, ale generalnie sytuacja nie jest zbyt rozwinięta. Ja zwłaszcza jak tak jeżdżę i patrzę po różnych miastach, no to naprawdę, no trochę jesteśmy w czapie. Myślę, że renesans właśnie się zaczął, jesteśmy jego częścią. Prawda, huragany jeszcze wcześniej, prawda, to chyba był pierwszy taki ten impuls z Częstochowy, ale tak to lata, wiesz, zmarzlina i nic, spustoszała ziemia, kurczę. Ale teraz jest odwilż, także rośliny kwitną. Oczywiście, wróże, wiesz, kręcą się koncerty, wszystko jest gites. A ty jesteś takim mocnym obieżyświatem, bo wiem, że sporo czasu spędzasz w Łodzi, trochę w Kaliszu. Tak, trochę ostatnio Poznań, Wrocław, sporo podróżuję, ale też dzięki temu mam sporo znajomych i muszę ich odwiedzać, więc jakby koło się zamyka i tak cały czas sobie krążę. No i fajnie, bardzo dobrze, jestem bardzo, bardzo zadowolony, że w końcu jakby jakby mogłem ruszyć spod tego, prawda, bloku, coś sobie zobaczyć, obejrzeć, wiesz, przeżyć ciekawego, bo to jednak jest sama przyjemność, prawda, zwłaszcza jeśli się tego nie spodziewasz i tak jak mówię, no jakoś to nagle przychodzi z góry, po prostu.
No to jeszcze młody facet jesteś, 92 rocznik. Tak. W 2003 miałeś 11 lat, wiesz, to jest to, nie? Mi to daje do myślenia bardzo, bardzo, bardzo to właśnie wprowadzanie w taką nostalgię wręcz. Refleksyjny stan, który... Kurt Cobain, wiesz, hashtag, kurde. A jakie jeszcze ciekawe gościnki będzie niedługo można usłyszeć, bo wspomniałeś o razmentalizmie, na coś jeszcze zdążyłeś się dograć ostatnio? Tak, położyłem też, nie wiem, bo dawno się nie kontaktowałem, ale położyłem też na No Name Full of Fame. Prawda, też numer. Aha, co to jest? To jest chyba duet producencki. Nie wiem, pozdrawiam serdecznie, ale nie wiem, jakby... Noise From Dust też na pewno się tak, Noise From Dust. Poczekaj jeszcze. Z takich, które mają wyjść, chyba, wiesz co, część jest bardziej po mojej stronie, w sensie, że to ja zaprosiłem gości, dlatego też jakby nie chcę zdradzać tych, ale wiesz co, tak na teraz, że tak powiem, tak, na tak. Wizji, na... Hip-hopowo, tu i teraz. Hip-hopowo, tu i teraz, to hip-hopowo właśnie nie pamiętam dalej, ale na bank będą. No na bank właśnie No Name Full of Fame, to chłopaki też właśnie nie, dawno nie było odzewu, ale myślę, że kończą materiał, też niedługo zobaczymy. No i tak, no jest From Das ostatnio, razmentalizm, coś tam jeszcze było, albo będzie. Na bank. No ale razmentalizm na pewno wszyscy to tą więcej... gościnną zwrotkę usłyszą, bo to... Tkanu? Nie. Orzechów, marchewki, to na pamięć. Ale pistacje to chyba lubisz, widziałem wczoraj. Tak, nie, pistacje wiesz. Zawsze na propsie. No już tak, już od wczoraj, bo pomylił daty audycji. Myślał, że audycja jest w czwartek. Umówił się na piątek rano z razmentalizmem, to przyjechał w czwartek do Alochy, nie? I tak sobie siedzieliśmy wczoraj. I skubaliśmy pistacje. I skubaliśmy pistacje, tutaj regionalne piwko, te sprawy. A i ta trzecia rzecz też, którą robiliśmy 7 marca, bo też zobowiązałem się o tym powiedzieć. 7 marca impreza urodzinowa Włodiego, wszystko z dymem. To też będzie gruby koncert i nawet mamy dzisiaj do rozdania podwójną wejściówkę na tą imprezę. Podwójna wejściówka na 7 marca. Żeby wygrać tą wejściówkę, musicie odpowiedzieć na pytanie na Facebooku. Chodź, wymyślimy jakieś szybko pytanie dla słuchaczy. Coś z Włodim, nie? Coś z Włodim najlepiej. Na przykład... Dlaczego nikt nie miał dokumentów w utworze Wiedziałem, że tak będzie? To nie jest w utworze Wiedziałem, że to tak będzie. Nie, tak. Nie. To nie jest dobry pomysł. Kawałek. Ale na przykład też z Włodim jakieś pytanie fajne. Jak będzie dzieciak? Jak będzie dzieciak, dobra. Będzie. A jeszcze jakieś trzecie znajdźmy szybko, tak naprawdę na prędce. Pytanie nie będzie trudne, bo to jest dla prawdziwych fanów, którzy chcą z osobą towarzyszącą iść na koncert Włodiego. Pytanie brzmi, jak się nazywał pierwszy legalny album Molesta Evenement? Jeżeli znacie odpowiedź, to piszcie na naszego Facebooka / Hip Hop Campus i ta osoba, która pierwsza, wyślę poprawną odpowiedź, wygrywa podwójną wejściówkę na koncert 7 marca. A właśnie, czego ostatnio fajnego słuchałeś? Jakieś poleciłbyś słuchaczom fajne płytki amerykańskie albo polskie? Coś ten? Czy w ogóle bardziej się skupiasz na twórczości swojej i po prostu nie śledzisz tego, co się dzieje wokół? Wiesz co, ostatnio przez jakiś czas właśnie tak było, skupiałem się raczej na sobie, a tak to nie wiem. Ostatnio odkopałem, znalazłem coś takiego, Steven Marley, Rockstone is my pillow. Chyba Rockstone ogólnie się nazywa numer, tam jest Sizzla, Capleton. Mega zajawka, polecam serdecznie. Z takich... Są takie jamajskie bardziej? Tak, z takiej odskoczni, polecam serdecznie. A tak to co, no, tak to generalnie ostatnio, że tak powiem, mam tyle bitów, że w wolnych chwilach to sobie słucham bitów. Rozumiem to. I mam wszystko... gdzieś. Wszystko mitu. No tak, bo ty masz taką stylówkę energetyczną, jak na przykład, kurczę, tam niektórzy ci toasterzy, nie? Z Jamajki. Myślałeś, żeby nagrać taki materiał w takim klimacie też? Coś wiesz. Oczywiście, ewolucja, wiesz. Jest. Powiem ci, w ogóle, wiesz, lifestyle'owo łączy się idealnie, jak dla mnie.
No, może nawet, wiesz, niedługo wizerunkowo sobie jakoś pójdę w tę stronę, bo mam mega jedną zajawkę, ale jeszcze to trochę muszę przecierpieć, nieważne. W sensie dreda kręcisz? Tak, coś tam skręcę, ale nie chcę tutaj rzucać słów na wiatr, aczkolwiek trzymam kciuki, tam ludzie nie trzymają zbytnio, tam widziałem, że a co to za mops na głowie, co to za pudelek, czy tak dalej, ale nie no, trzeba właśnie jakoś tak... Mam taki pomysł, ale wracając właśnie, lubię sobie czasami właśnie jakąś odskocznię. W tym stylu może coś... wiesz co, ostatnio, nie wiem, Group Home Living Proof, mój budzik ostatnio jakoś tak mnie naszedł i gdzieś tam sobie po drodze odpaliłem. Przeróżnie, ja to skaczę kompletnie, nie wiem, D'Angelo, Devil Spy, soundtrack z filmu Belly, to samo mogę polecić. No mogę tak tutaj siedzieć i polecać i zalecać i tak dalej, ale to wiadomo... Wiadomo, czas nie jest nieskończony. No, ale albo jest, się w rolę tak. DJ-a. Czas nas jo. Zupełnie nie dotyczy. Piątek wieczorem to jest taki okres w czasoprzestrzeni, kiedy totalnie nie zgadzają się cyfry na cyferblatach. A właśnie... widzimy się w Warszawie 14 marca. Hades. W klubie nie powiem. Hades, Emade. Będzie można usłyszeć wszystkie jakby bity na żywo, live. Właśnie z albumu Czasoprzestrzeń. A, czyli będzie Emade na tym koncercie i będzie to grał z MPC, tak? Tak. Z tego co słyszałem, tak. Poza tym właśnie będę ja gościnnie. Także serdecznie a propos czasoprzestrzeni zapraszam, tak mi wpadło. Ostatnio Hades był gościem w Hip Hop Campusie z DJ-em Kepsem, wpadli tutaj na pozytywę, bardzo sobie fajnie porozmawialiśmy. No skoro tak się licytujemy z tymi datami, to ja znowu zapraszam wszystkich najpierw 10-11 kwietnia na Torwarze, 15 urodziny Prosto, gruba impreza, na której też będzie Hades, bo przecież to reprezentant Prosto i będzie twój ziomek Żyto też. Więc pewnie, ja też pewnie będę. Więc ty będziesz pewnie. Wszyscy tam będziemy. No, Torwar jest duży, także wszyscy się pomieszczą, a tydzień później, czyli 17 kwietnia, 8 urodziny Aloha Entertainment w Turie 55. Już teraz premierowo zdradzę, że zagrają numery Raz, Blady Chris i Na Pół Etatu, także będzie super, świetnie i cudownie. Polecam oczywiście w imieniu swoim i nie tylko, na pewno w imieniu Sariusa płytę Daleko Jeszcze, w imieniu Asphalt Records też polecam ten album. W dobrych sklepach i w tych gorszych pewnie też. Pewnie też, ale to różnie bywa. Jak coś, to na bank w internecie, prawda? Asphalt Shop, wiesz. No, jasne, oczywiście. Asphalt Shop, kto chce, to znajdzie. Albo u siebie w dobrym sklepie, podejrzewam, średnim też może. Płyta jest gruba, bardzo progresywna, świetnie wyprodukowana, także naprawdę warto. Myślę, że dzisiejsza audycja też już was do tego przekonała. Na koniec może utwór Kompas na to. Okej, zakończymy tak spokojnie Kompas. Tak, zakończymy Kompasem za moment. Pozykiwka, Kamil Sosnowski, audycja zabita bitami. Chciałem dodać jeszcze niedługo, bądźcie, sprawdzajcie fanpage, niedługo informacje, gdzie będzie można mnie znaleźć. Tam Katowice, Gdańsk, zbliżają się koncerty, Pszczyna, Wrocław ponownie, właśnie Warszawa, także wpadajcie i niedługo będziecie mogli uaktualnić to i nie będziecie mogli się zorientować, gdzie możemy się spotkać. Wiesz, dużo ludzi pyta, gdzie mnie można złapać na szlaku, te koncerty, różnie to z nimi bywa, ale akurat, wiesz, akurat w marcu będzie grubo, dobrze teraz się to wszystko odpaliło. No i co? Kompas. A za tydzień gośćmi Hip Hop Campusa będą chłopaki z Noise From Dust, czyli trzymamy ciągłość tematyczną. Znowu koledzy nasi. Do usłyszenia. Kompas. Yo. Gdzieś na szczycie. Czasami jakbym czuł ten chłód pod nóży. To będą naprawdę tak wielkie rzeczy. Dawaj to MP3, nie mam już miejsca na wavy. Mama, daj mi 10 minut, chcę poskrywać wersy. Będę jak magik, kto? Gość z mojej kasety. Masz tu mój rap i zobacz jak siedzi. Muszę zwolnić kompa, już tam. Jutro nagramy więcej i wtedy powstaje.
powstały te pierwsze wielkie rzeczy. Rok 2003, idziemy zdobyć przemysł. Nie znając tego słowa, tak naprawdę MC 11-letni nie wie co zaczął, w niczym innym nie będzie już mógł być lepszy. Chyba że jointy, długi, stresy, zwijam bletki, zwinę do kielni, dość mi leszczy radosnych zdjęć. Wierz mi, słowa były ze mną przez cały świat dziecięcy. Spalone wstecz, nigdy ich już nie uwiecznisz. Cały czas miałem w oczach to, co ma ktoś lepszy. Wielkie rzeczy, wierzę, że to źródło mojej egzystencji. Tu jak kompas gwiazd, jak to widzisz, to walcz. Kiedy co dnia fałsz mówi, co wartość ma. Tak, wielkie rzeczy chcą, by je uskutecznić. Wielkie rzeczy czekają, żebyś je uskutecznił. Kompas gwiazd, jak to widzisz, to walcz. Kiedy co dnia fałsz mówi, co wartość ma. Tak, wielkie rzeczy chcą, by je uskutecznić. Wielkie rzeczy czekają, żebyś je uskutecznił.